Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy i widzimy, jak wam minął weekend pełen tylu wzruszeń i tylu świąt, które trzeba było obejść z taką myślą, że nie tylko trzeba je obejść, w sensie obejść naokoło, ale zaangażować się i głęboko w nie wejść. Dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem wczoraj było to spotkanie pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, jednej z tych postaci w polskiej historii, które bardzo cenię ze względu na tę różnorodność, o której wczoraj mówiłem, ale też ze względu na jego taką bezkompromisową, kreatywną walkę o wolność, dlatego że to był człowiek, któremu los bardzo różnie rozdawał karty na różnych etapach życia, posyłał go w bardzo różne strony i bardzo różne warunki działania fundował, a on mimo wszystko w każdej z nich odnajdował się, w każdym z nich dobrze funkcjonował i dobrze się zapisał, bo przecież z wykształcenia był inżynierem, nagle stał się dowódcą, liderem politycznym, liderem społecznym i to dużej klasy, działał w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Tam przecież został zapamiętany nie tylko jako organizator i wojownik, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale też jako ktoś, kto cały swój majątek zainwestował, później powierzając go Jeffersonowi już na koniec życia w sprawy związane z abolicją, z wyzwoleniem niewolników. To naprawdę wielka postać i cieszę się, że to akurat 3 maja mogliśmy się do niej odwołać i porozmawiać tam pod tym pomnikiem, czy ja mogłem powiedzieć to, co myślę o naszej konstytucji, o tej też przyszłości, którą przed Polską widzę. To jest bardzo ważny tydzień, tak? Dzisiaj zaczynamy tydzień, który będzie na pewno na wielu wymiarach kluczowy dla Polski i jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy od ostatnich 30 lat. Dlatego będziemy potrzebowali bardzo dużo siły, bardzo dużo skupienia, bardzo dużo takiej dobrej energii, bo będą się działy rzeczy ważne. Najważniejsze. Dowiemy się, czy te kolejne wybory, które, wiecie, to nie same wybory chodzi, tylko chodzi o pewne myślenie, które za nimi stoi. O myślenie o państwie, o myślenie o tym, jak się nas traktuje jako obywateli i czy my będziemy mieli głos jeszcze kiedykolwiek w tym kraju, w naszym kraju, żeby mówić o różnych rzeczach, które są dla nas ważne. To nie chodzi tylko o to, czy będzie taki prezydent, czy inny prezydent, tylko w ogóle o to, czy jest władza, która szanuje prawo, która słucha ludzi, która liczy się z tym, że ludzie mają różne głosy i różnych wyborów dokonują, czy nie? Czy zostaniemy na wieki uciszeni przez jedną partię i jeden pomysł polityczny? Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że dzisiaj gdzieś wczoraj wieczorem czy dzisiaj w nocy gruchnęła wieść, że na Nowogrodzkiej, bo na Nowogrodzkiej wczoraj wieczorem było spotkanie u prezesa. Kolejna paranoja, która pokazuje, że cała Polska musi wstrzymywać oddech w zależności od tego, co oni tam przy herbatce sobie wymyślą i wykoncypują i jak jeden człowiek rozegra wszystkie karty, więc poszła taka fama, że chcą zagrać taki wariant z prezydentem Dudą podającym się do dymisji. Jeżeli prezydent Duda by się podał do dymisji, to marszałek Sejmu, czyli Elżbieta Witek, przejmuje jego obowiązki i musi w ciągu 14 dni rozpisać wybory, które się muszą odbyć w ciągu 60 dni, czyli 2 miesięcy, czyli teoretycznie, jeżeli teraz by zrobili ten numer, to wybory są na początku lipca i trzeba je zrobić od nowa, czyli w 2 miesiące zebrać znowu podpisy, zarejestrować kandydatów, zebrać pieniądze, przeprowadzić całą kampanię itd., itd. I ogłoszono, że o 8.15 jest dzisiaj rano, że o 8.15 oświadczenie prezydenta Dudy, więc cała Warszawa natychmiast wstała, wypiła wszystkie kawy, włączyła se telewizory, miliony oglądalności, a on o rurze Baltic Pipe i o rurociągu z trudem tłumiąc uśmiech, bo załatwił po prostu wszystkich absolutnie na perłowo. No, znaczy mistrzostwo świata, tak? Znaczy mówię to w takim sensie, no, oczywiście trochę z ironią, ale mistrzostwo świata i też trzeba sobie powiedzieć, że no, to jest taka prezydentura, która już tylko to zostało, żeby takie numery robić dziennikarzom i Polakom i trollować ich w ten sposób. Ale trzeba powiedzieć, że no, nie brakuje im fantazji łańskiej. Więc, ale po co to jest? No po to to jest, żeby można było wrzucić jeszcze do kotła jedno rozwiązanie i pokazać, że Kaczyński ma w ręku kilka różnych kart, którymi może zagrać i w ten sposób jakoś zaszachować albo wysłać sygnał opozycji i Gowinowi przed tym głosowaniem, które pewnie odbędzie się w środę. Ale to też w tym kraju absolutnie nic nie wiadomo. A więc mamy bałagan taki, jakiego nie mieliśmy do tej pory chyba nigdy w historii Polski. Wszystko nie przez koronawirusa, tylko przez obsesję władzy, która u niektórych zalęgła się zbyt głęboko. I mamy na stole następujące rozwiązania. Wybory 23 maja,
już nie korespondencyjne, tylko częściowo w lokalach, a częściowo korespondencyjne. Wybory w lipcu, jeżeli oni zrobią ten numer z dymisją Dudy. Wybory w sierpniu, jeżeli zrobią stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej. Może we wrześniu, bo na zmianę konstytucji pod Gowina albo pod Budkę oczywiście nikt się tutaj nie zgodzi. A więc bałagan jest taki, że to po prostu łeb urywa. My nic nie wiemy, jak długo jeszcze, jak planować siły też w tym wyścigu, który nie wiadomo kiedy będzie miał metę, czy to sprint, czy to 100 metrów, czy to półmaraton, ale to też o to im chodzi, żeby nas zmęczyć, żeby przekonać przeciwnika, że skręca się w lewo, żeby on pobiegł w lewo, a później w prawo, bo w prawo, a tak naprawdę i tak wszyscy pojedziemy prosto. To stara strategia i stara metoda, ale my oczywiście nie zamierzamy odpuszczać i nie zamierzamy się poddawać. Widziałem, że te rosnące moje sondaże, które coraz wyraźniej pokazują też przewagę po tej stronie opozycji i drugą pozycję w ogóle w sondażach po Andrzeju Dudzie, choć oczywiście z dużą różnicą wciąż do niego, dlatego że wielu z nas deklaruje, że nie idzie głosować, wywołały poruszenie wśród mojej konkurencji. TVP Info już grilluje od rana materiałami o tym moim live'ie, który chyba w piątek czy w sobotę się pojawił, gdzie pozwoliłem sobie na emocje wobec was. I jeżeli dla kogoś jest to powodem do śmiechu albo do jakiegoś tam wydrwiwania, że ktoś kocha Polskę na tyle, że jest w stanie autentycznie się przy niej wzruszyć, a nie tylko robić z niej sobie partyjną mielonkę, tak jak to robią towarzysze z TVP Info albo z Pałacu Prezydenckiego, albo z Nowogrodzkiej, to już jego bieda osobista. Natomiast dla mnie Polska będzie zawsze czymś, co jest bardzo drogie mojemu sercu, nie tylko mojemu umysłowi, i zamierzam o nią walczyć wszystkimi sposobami, angażując się cały w tę walkę i nie okłamując was, że jestem beznamiętnym technokratą gwałcącym konstytucję, gwałcącym wszystkie przepisy i całą moralność, jaka może istnieć w polityce, a później owijać się w szaty Prawa i Sprawiedliwości, czy jakichś innych wielkich słów. Walą też we mnie ostatnio ludzie od Biedronia i sam Biedroń, dzisiaj poseł Gawkowski, jakieś strasznie nieudolne przytyki od rana w TOK FM, mówiąc, że ja tylko krytykuję, nie mam programu. Program to ja, panie pośle Gawkowski, mam od czasów, kiedy wyście jeszcze w tej kampanii na stojąco pod szafę wchodzili i nic żeście nie mieli zupełnie, bo ja program pokazałem pierwszego dnia kampanii 7 lutego, kompletny, pokazujący jak wygląda życie w Polsce i jak powinno wyglądać, ale też zarzucono mi dzisiaj, pan mi zarzucił, że nie mamy pomysłu na kryzys. Mamy oczywiście, nazywa się piątka antykryzysowa, czy minimum antykryzysowe, które na samym początku epidemii żeśmy przedstawili. Ono jest bardzo kompletne, policzone przez ekspertów, także następnym razem bym prosił, żeby jak pan pójdzie walczyć, to żeby się pan w coś uzbroił, bo to inaczej tak trochę głupio wygląda. Ale ja rozumiem też ich jakoś, że tak powiem, stanowisko, dlatego że widać, że znaczna część elektoratu lewicy traktuje jako opcję głosowanie na mnie, a więc ktoś zaczyna im się pojawiać w ich ogródku, który zawsze był ich, no to muszą się ostrzeliwać. Więc ze strony lewicy teraz będą na pewno jazdy, ataki, absurdy, bzdury, no bo walczą o życie. I też jeszcze, jak się przyglądam tej całej scenie, to jest, wiecie, tak zabawne. Kto pierwszy zaczął tutaj mówić o tym, że Senat powinien być izbą samorządową? No ale oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz już to wczoraj ogłosił pod jakąś remizą. Kto mówił pierwszy o tym w sposób bardzo wyraźny, że jak bandyci przychodzą do domu, to trzeba się bronić i jak ktoś chce zabrać mienie, to nie jest w tym nic niemoralnego? Dzisiaj, czy wczoraj słyszymy to od Włodzimierza Czarzastego. Także ja się cieszę, że mogę też posłużyć jako taki think tank, jako taka inspiracja dla klasy politycznej, bo nawet jeżeli miałbym za chwilę się rozpłynąć w mgławicy albo odlecieć gdzieś w kosmos, to zostanie po mnie wiele dobrych myśli, które będą pracować w umysłach i słowach wielu polityków tej sceny, podających je chętnie na prawo i na lewo, więc to cieszy. To cieszy, bo to znaczy, że ja będę żył w nich i te idee, które my tutaj budujemy. Cieszę się oczywiście też, znaczy, mówię to nie po to, że się żalić, bo tu widzimy, to po mnie to spływa. Natomiast mówię to po to, żebyście zobaczyli, w jak poważnym miejscu jesteśmy. To miejsce to jest atak szczytowy. Myśmy wyszli już z obozu trzeciego i idziemy w tym momencie pod górę. I tutaj będą walili z lewej i z prawej. Tu się będzie kotłowało, tu będzie mało powietrza, mało tlenu. Tu będzie ciężko, ale my ten wyścig, my ten atak szczytowy wykonamy i my nasz cel osiągniemy. Co do tego nie mam żadnych absolutnie wątpliwości. Zresztą patrząc na to, jak idzie akcja w terenie, tak zwanym, jak te banery znikają po prostu, zanim się jeszcze pojawią, już są listy kolejkowe na nie, to
ten ruch, który się dzieje, to jak się liczycie tam na dole, jak działacie, jaka to jest, jejku, jaka to jest energia, jakie to jest po prostu nieprawdopodobne, to ja nie mam na to słów. To znaczy nagle się okazało, że nam zarzucali, że mamy tylko w internecie, ale okazało się, że w internecie to są żywi ludzie, którzy w momencie, w którym można było zacząć na żywo, poszli w te żywe miejsca, gdzie są i zaczęli działać. A więc ta strategia była słuszna. Zebraliśmy się w internecie po to, żeby wyjść do realu i zrobić tam tę robotę, którą można zrobić tylko w realu. Bardzo Wam dziękuję za to całe zaangażowanie, za to, że się tak wspaniale rywalizujecie i licytujecie, że w tym powiecie wisi tyle banerów, że tutaj na płocie trzeba dowiesić jeszcze 3, że przejechaliście jakąś trasę i tutaj trzeba ją wyposażyć jeszcze w nasze środki identyfikacji wizualnej. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, a wierzę, że doprowadzimy, że wytłumaczymy ludziom, że każdy człowiek, który idzie dzisiaj na wybory, który zdecyduje się głosować tego 23 maja czy później, to jeden głos mniej, czy 1% w tej ogólnej puli mniej dla Andrzeja Dudy, to wygramy. To ja nie mam co do tego wątpliwości, że wygramy. To nie będzie, jak powiedziałem, łatwe, bo oni puszczają, robią zakręty, przeszkody, puszczają różne dymy, żeby nas zmylić, ale damy sobie z tym radę. Poradzimy sobie z tym, bo jest nas więcej. I jest nas więcej i mamy lepszy program i lepszą wizję Polski, w którą ludzie wierzą. Bo to wiecie, przecież my mamy opracowaną wizję nie tylko tej Polski, którą chcielibyśmy widzieć za tydzień czy dwa, ale my widzimy szerzej, bo my widzimy, to jest chyba zdanie szefa kampanii Baracka Obamy, tego Emanuela z Chicago na samym początku, który mu doradzał, że nigdy nie zmarnuj dużego kryzysu. Że my z tego kryzysu musimy wyjść z zupełnie innym myśleniem. O zupełnym innym myśleniem o Europie, o tym, że przed nami naprawdę mnóstwo wyzwań, po pierwsze interwencyjnych, no bo zobaczcie, na przykładzie rolnictwa, tak? My teraz mamy sytuację, w której musimy doprowadzić do wypłaty suszowego rolnikom, którzy cierpią z powodu suszy za poprzedni rok. W tym roku nie będzie inaczej, a więc też musimy się z tym problemem zmierzyć, ale my musimy zrobić interwencyjny skup tego, co w tym roku zostanie wyhodowane, żeby zabezpieczyć rezerwy materiałowe, ale też żeby po prostu zapewnić płynność gospodarstwom rolnym, bo przecież znajdujemy się w sytuacji, w której nie tylko oni nie mogą sprzedać do sklepu, ale nie mogą sprzedać do stołówek, do restauracji, bo przecież one nie działają, a więc trzeba interwencyjne działania podjąć, natomiast trzeba też podjąć działania systemowe, zastanowić się, jak wychodząc z tego kryzysu możemy na nowo poukładać to rolnictwo, jak doprowadzić do tego, że ono będzie robione tak, że te dopłaty, które będą przychodziły z Unii Europejskiej, że one rzeczywiście będą służyły budowie rolnictwa ekologicznego, budowie rolnictwa takiego, które produkuje zdrową żywność, a jak będzie zdrowa żywność i ona będzie bardziej dostępna, to nie będzie trzeba wydawać tyle na leczenie, na profilaktykę, nawet tę medyczną, już nie mówię o leczeniu szpitalnym. To są wzajemnie napędzające się mechanizmy, a więc to rolnictwo można spróbować zrobić tak, żeby ono było bardziej proretencyjne niż jest w tej chwili, tak? Bo wychodzimy z kryzysu nie tylko koronawirusa, ale też z kryzysu suszy, czy znaczy jesteśmy w nim po same uszy i będziemy musieli sobie też z nim poradzić. A to jest myślenie też o tym, co Polska mogłaby zrobić, jak mogłaby funkcjonować w warunkach zupełnie nowej gospodarki, która się wytworzy. Dlatego, że ludzie po tym całym doświadczeniu być może będą potrzebowali budować sobie inne łańcuchy dostaw i te rzeczy, które były do zrobienia w Azji, mogą być teraz do zrobienia w Polsce. To jest rozmowa o zupełnie innym myśleniu, o cyfryzacji, o tym, że my dzisiaj w tej dobie, w której jesteśmy, powinniśmy nasze dane przechowywać na europejskiej chmurze, a nie gdzieś eksportować w cały świat i taką chmurę stworzyć, i taką chmurę zbudować. Jest mnóstwo rzeczy, które musimy przemyśleć, jeżeli chodzi o kształt tej naszej gospodarki 3.0 po kryzysie, bo my w końcu z tego wyjdziemy i będziemy musieli być gotowi, mieć gotowy plan na to bardzo precyzyjny, kiedy ten kryzys się skończy. A więc to też o tym jest dzisiaj ta rozmowa. Dzisiaj o 12.00 odsłania mural nasz wspaniały wyborczy na przymetrze Politechnika w Warszawie. Zapraszam na transmisję, wpadnijcie i bądźcie. Bardzo się będę z tego cieszył. Przeczytam parę wieści od Was. Wczoraj rozmowa z rodziną, dalszą wszyscy za Panem. Kiedyś wyborcy PiS, 3 osoby plus 4 PO, aż mi się humor poprawił, a nadzieja coraz większa. Bardzo dobrze, pan Piotr Caramba wszedł w metaforykę wodno-pustynną. Chodźmy dalej w tej karawanie do Azy, dojedziemy, a kto szczęka, to niech zostanie i jaki jest, to zostanie. Tak, no to takie piękne, bo to też tak, taka intensywność była tam, ta frazeologiczna. Bardzo, bardzo mi się podobało. Damy radę, w nas siła, pisze pani Magdalena Święczkowska, bardzo dobrze.
Zgadzam się w 100%. W Anglii mamy rynki farmerskie, gdzie mogą sprzedawać tylko lokalne produkty. Większość z nich ma certyfikaty organicznej żywności. Bardzo dobry pomysł. I to w Polsce też się wreszcie powinno wydarzyć, bo rolnicy powinni mieć dużo łatwiejszy dostęp do sprzedaży swoich płodów rolnych niż mają w tej chwili. Damy radę, pisze pani Genia Pawłowska. Panie Szymonie, wychowałem 5 dzieci. Nie pozwolę, żeby moje dzieci i wnuki żyły w dyktaturze, dlatego damy radę. Bardzo się cieszę, Małgorzata Sobiera. Od miesiąca nie mam dostępu do służby zdrowia, żadnej. Tak, to jest tragedia, tak, bo i to też często podnoszone, że ta koncentracja wszystkich sił na COVID-zie sprawiła, że wszystkie inne obszary polskiej ochrony zdrowia przestały działać albo przestały funkcjonować tak, jak należy. Ale to też jest opowieść o tym, że w czasie kryzysu trzeba wymyśleć na nową ochronę zdrowia. My mamy bardzo konkretny program i pomysł na to, jak ochronę zdrowia w Polsce dzisiaj zmienić, jak ją poukładać inaczej, zaczynając od finansowania, przychodząc przez to, jak powinna wyglądać relacja profilaktyki do szpitali, jak powinno wyglądać kształcenie lekarzy, to wszystko jest w naszym programie. My to wszystko mamy naprawdę obliczone i opracowane. To oczywiście nie są zadania prezydenta, natomiast prezydent musi mieć wizję, którą chciałby wymusić albo wywrzeć na rządzie czy na rządzących, kierunek, w którą stronę powinniśmy z tym wszystkim iść. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za wszystkie czułe słowa i miłe myśli. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Przed nami, jak powiedziałem, olbrzymia praca do wykonania. Ten tydzień musi być tygodniem absolutnie pełnej mobilizacji. Niezależnie od tego, z jaką wiedzą na koniec tego tygodnia wyjdziemy, daj Boże, żebyśmy weszli z jakąś. Wiecie, no formalnie to wybory są za 6 dni, tak? Więc nic się jakby do tej pory nie zmieniło w tej sprawie. Musimy zobaczyć, gdzie będziemy, natomiast pełna mobilizacja jest dzisiaj nam absolutnie fundamentalnie potrzebna. Więc proszę Was, żebyście ten tydzień, w tym tygodniu Polskę i naszą walkę o Polskę ustawili jako jeden z bardzo wysokich priorytetów. Jeżeli chcecie takiej prezydentury, w której nie będzie tego partyjnego pitolenia, tego partyjnego podsrywania sobie nawzajem, już zupełnie mówię otwartym tekstem, obsikiwania sobie płotków i zastanawiania się, a kto z kim się jak będzie mocował, w jakiej koalicji parlamentarnej, tylko jeżeli chcecie polityki, w której mówi się w prosty, jasny i klarowny sposób o rzeczach, które są do rozwiązania, tak jak się robi rzeczy w domu. Jeżeli my byśmy w naszym domu rodzinnym prowadzili relacje tak, jak prowadzi ze sobą Lewica, Platforma, PiS, PSL i Konfederacja, to ile byście wytrzymali w tym domu? 2 dni? 3 dni? 4? A to jest nasz dom. To jest Polska. Wyobrażacie sobie takie sytuacje, w których słyszelibyśmy te rzeczy od polityków, znaczy takie rzeczy od naszych bliskich, które słyszymy dzisiaj od polityków, a to jest nasz dom. To jest Polska. Więc jeżeli chcemy sobie przypomnieć to, to musimy zechcieć nowej polityki. A ta polityka się zrobi w ten sposób, że wywiesicie baner, że dorzucicie się do zbiórki Wspieraj Hołownia 2020.pl. Przekroczyliśmy 4 miliony, dzisiaj pewnie przekroczymy 400. Idziemy dalej, bo produkujemy materiały, bo ludzie chcą coraz więcej, więc my coraz więcej produkujemy. Nic na kontach nie mamy, tylko cały czas to się produkuje. Druga rzecz, która jest szalenie ważna, to ta nasza obecność w internecie. Dzisiaj o 20 jest live. Ja postaram się skracać te moje wieczorne live'y, bo myślę, że już też możecie mnie mieć trochę dość. Wystarczy, myślę, nam 45 minut na spotkanie. Jeżeli będzie, jeżeli zobaczę, że to Was jakoś nie kręci, a ja już też w tym trudnym czasie nie daję rady, to skrócimy to do 30. Natomiast na razie wydaje mi się, że 45 to dobry cel i będzie taka ostrzejsza, energetyczna piguła. Ale coś za coś. Więc dzisiaj o 20, 45 minut, czyli godzina lekcyjna, wytrzymamy to. Jestem tego pewien. Zaproście swoich znajomych. Bardzo bym chciał, żebyśmy dzisiaj doszli do 50 tysięcy. Żebyśmy mieli 50 tysięcy widzów na wieczornym live'ie. Wiecie po co? Po to, żebyśmy się mogli sobie pokazać, że w czasach, w których ja nie mogę jeździć, bo nie chcę Was denerwować też po różnych miejscach przez ostatnie tygodnie, wszyscy musimy mniej lub bardziej siedzieć w domach, a polityk rozbijający się w tym momencie, teraz właśnie po kraju, to moim zdaniem nie, może za tydzień, może za dwa, jak jeszcze poluzują te restrykcje i ludzie normalnie będą mogli jeździć, no ale bez przesady. Natomiast musimy się spotkać tutaj, znaczy nie mamy innego wyjścia, ale to też się cieszy. To jest stadion narodowy, 50 tysięcy ludzi. Czy będziemy w stanie dla tej nowej polityki dzisiaj, dla tej nowej nadziei znaleźć 50 tysięcy ludzi, zapełnić stadion narodowy dzisiaj wieczorem o 20? To wielkie wyzwanie, ale spróbujmy, bo zrobiliśmy już takie rzeczy w polskiej polityce przez ostatnie pół roku, że nikt ich nie zrobił, więc i to zróbmy. Coś, czego nikt nie zrobił, nikt nie zebrał 50 tysięcy oglądających, żaden z polityków, o ile dobrze wiem, w jednym miejscu w internecie na takiej transmisji, więc o 20 zaproście swoich znajomych, już teraz wyślijcie zaproszenie.
zróbcie, udostępnij oglądanie razem. 45 minut bardzo intensywnego spotkania i mam nadzieję, że to się uda i że będziemy się mogli nawzajem cieszyć swoją obecnością i tą liczebnością. Wiecie, to spięcie nie będzie trwało wiecznie, tak? My potrzebujemy tych może dni, może tygodni, może miesięcy, kilku na to, żeby dokonać tej zmiany. A później zajmiemy się znowu swoimi rzeczami, pewni, że jest w tej polityce jakiś bezpiecznik, który będzie nam obsługiwał tę rzeczywistość. To jest tak jak ze skrzynką z prądem. Nie musisz siedzieć przy skrzynce, żeby bezpiecznik funkcjonował, tylko zajmujesz się swoimi sprawami. Piszesz, jesz, chodzisz, wychowujesz dziecko i tak dalej, a bezpiecznik robi swoją pracę. I na tym to będzie polegało. Teraz jest moment montowania tego bezpiecznika, który jest trudny, który jest skomplikowany, który, no wiecie, kosztuje nas wszystkich, że trzeba starą szafkę rozwalić, trzeba wmontować. Ale jak już się wmontuje, to on już robi robotę, a my możemy na powrót wrócić do swoich zajęć. O to teraz walczymy. I teraz jest moment tego montowania. Dlatego zapraszam Was wieczorem. Przyjdźcie, zobaczmy, ucieszmy się tą nadzieją i ucieszmy się taką wizją. Zróbmy sobie taką enklawę normalnej Polski, w której nie ma tej partyjnozy, w której nie ma tych dudów po prostu opowiadających dyrdy mały i trzymających się za wszelką cenę stanowisko, w których nie ma tych Kaczyńskich, którzy wymyślają cały czas, jak tu pokazać, że oni są sprawczy, że to oni wszystko trzymają w garści, że nie żaden Sejm, że żaden Gowin nie pokaże. Oni to trzymają w ręku, w której nie ma tej propagandy, manipulacji. Spotkajmy się jak ludzie z ludźmi. Spotkajmy się jak Polacy z Polakami. Spotkajmy się w dobrym miejscu. Nie możemy przy grillu majowym, to spotkajmy się tutaj w internecie. Zapraszam Was bardzo na 20. Idę dalej. Dzisiaj, jak powiedziałem, dużo różnych spotkań. Otwieranie też tego, odsłanianie tego muralu. Zapraszam, on jest przepiękny. Może bardzo się ucieszycie. Wasze oczy się też ucieszą tą fajną wizją, którą Wam dzisiaj pokażemy. Ściskam Was wszystkich serdecznie i dziękuję Wam za to, co do tej pory zrobiliśmy, bo zrobiliśmy naprawdę niebywałą zupełnie robotę. Teraz wszyscy patrzą, mówią, o, to może rzeczywiście coś z tego będzie? Tak, coś z tego będzie. I będziecie jeszcze pisać teksty i robić materiały zaskoczeni, jak to się wydarzyło, że coś takiego się wydarzyło. Tak, wydarzyło się. Do tej pory nie widzieliście ludzi. Widzieliście tylko partyjnych polityków, drodzy koledzy dziennikarze, drodzy koledzy zawodowi politycy. Widzieliście tylko siebie nawzajem. Żyliście w gabinecie luster, które co chwila odbija Wam kogoś ze znanych twarzy, a teraz macie nowość, a teraz nagle przyszli ludzie i powiedzieli, chcemy czegoś innego. Ja wiem, że jeszcze większość albo znaczna część z Was tego nie ogarnia i nie jest w stanie tego zrozumieć, bo to nowość, ale uwierzcie mi, że to będzie zmiana na dobre, że to będzie zmiana na lepsze, bo wreszcie polityka, która odkleiła się kompletnie od rzeczywistości i działa jako balon w przestworzach, nagle zejdzie na ziemię i okaże się, że ona jest o tym, czego dotyczy, co jest najbliżej nas, o naszym własnym życiu, o naszym środowisku, o naszych pieniądzach, o naszych domach, o naszej pracy. Nawiasem mówiąc, czytałem dzisiaj analizy, które pokazują, jak szybko przyjdzie do nas druga fala bezrobotnych, no bo teraz firmy pozwalniały, czy zwalniają te, które po prostu nie stać na wypłatę pensji, ale jak się odblokuje gospodarka i firmy wrócą na rynek, to się wtedy okaże, że popyt się zmodyfikował i wtedy się nagle okaże, że oni potrzebują znowu mniej ludzi, żeby po prostu obsługiwać ten zmniejszony popyt, tak, na usługi, bo on się kompletnie zmieni. I to też jest rola prezydenta, ale też jest rola partnerów społecznych, to jest rola rządu, na ten temat trzeba zwołać radę gabinetową, żeby nie myśleć tylko co jutro, ale i o tym, co będzie w Polsce za 6 miesięcy, jak nasze portfele i jak nasze życie to wytrzyma, co przyjdzie po tej epidemii. Przełomowy czas, wymagający przełomowych decyzji, przełomowych rzeczy w polityce i zupełnie nowych historii, których jeszcze do tej pory nie było. Ściskam Was serdecznie, walczymy, widzimy się o 12 na otwarciu murala, czy na odsłonięciu murala, czy inauguracji murala, nie wiem, co się robi z muralem, tak naprawdę jak się go inauguruje, a wieczorem o 20 liczę, że będzie nas tu cały Stadion Narodowy. Niech będzie cały Stadion Narodowy dzisiaj razem. Pokażemy im wszystkim, że jest nas więcej i że z nami naprawdę trzeba się liczyć. Wszystkiego dobrego. Pytasz, jak możesz wpłacić na kampanię? Wejdź tu i wpłać dowolną kwotę.